Po to są właśnie w Kościele czytania z Pisma Świętego, żebyśmy lepiej rozumieli naszą wiarę, ale także jak my mamy żyć w tej wierze, czyli rozumieć też nas sam. To Ewangelię przeanalizujemy trochę od końca. Powstanie narodu przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu, czyli jest to wojna, mowa o wojnach między państwami. Trzeba przetłumaczyć na dzisiejszy język, czyli wojny. Potem silne trzęsienia ziemi, czyli zjawiska, można powiedzieć, katastrofy naturalne. Miejscami głód i zaraza. Trochę o tej zarazie wiemy teraz, bo ją przeżywamy. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki także na niebie, czyli takie zjawiska kosmiczne. I to nie jest koniec tego tekstu, już tam dalej dużo mówi o tych różnych innych rzeczach. I trzeba to dobrze rozumieć. To nie jest koniec świata. Tylko to jest nasilenie się tych zjawisk, które przecież występują. Wojny, trzęsienia ziemi i znaki na niebie. Teraz będzie nasilenie tego przed końcem świata. I teraz idziemy dalej. Nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach, przewrotach. To musi się stać. Czego Jezus mówi, że musi się stać? Bo ten konflikt między, można powiedzieć, Królestwem Wiecznym, czyli niebios, który jest na tej ziemi, w której my żyjemy w Kościele, a tymi królestwami, które nie żyją Ewangelią, tą rzeczywistością ziemską, która się jej sprzeciwia, będzie narastać. Tak to pokazuje Apokalipsa też. To musi się stać. Ten konflikt. Ale nie zaraz nastąpi koniec. Bo najważniejsze z tego jest, nie trwóżcie się. Żeby się nie bać. Gdy takie rzeczy się dzieją. Po to jest właśnie między innymi wiara, żeby człowiek czuł się bezpieczny w rękach Bożych. I potem jeszcze wcześniej Jezus mówi o tym, że strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono, będzie wielu pod moim imieniem mówić, to ja jestem, albo już nadszedł koniec świata. To się regularnie zdarza, że ktoś próbuje ogłosić koniec świata z taką datą, albo przytacza się różne proroctwa, niekiedy świętych, żeby no, właśnie o tym mówić. Jezus mówi, nie podążajcie za nimi. Nie ma co za bardzo analizować, bo po co? Jezus mówi, że nie znamy dnia ani godziny tego końca świata. Nie ma sensu. I w historii ludzkości już wielokrotnie następowały w różnych regionach świata takie czasy, że ludzie myśleli rzeczywiście, że to koniec świata. Powiem taką małą ciekawostkę. Jeżeli dobrze się nie mylę, skąd się wziął w ogóle Sylwester 1 stycznia? Takie świętowanie tego Sylwestra. No bo właśnie w roku chyba 1000 ludzie myśleli, że będzie koniec świata. I kiedy papież w Sylwester ogłosił, wyszedł do ludu rzymskiego i powiedział: bawcie się, tańczcie, bo żadnego końca świata nie będzie. No i od tego czasu jest zabawa karnawałowa i tak dalej. Idziemy dalej. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami, darami, Jezus powiedział. Oni siedzieli prawdopodobnie na wzgórzach Góry Oliwnej i widzieli pięknie za doliną świątynię jerozolimską. Całej okazałości, że jest taka piękna, przyozdobiona. Jezus mówi tak, przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, na tę piękną świątynię, nie zostanie kamień na kamieniu, który nie byłby zwalony. Powiem o takiej bardzo głębokiej prawdzie życia duchowego i psychologicznego. Te rozwalone kamienie, że żaden już nie ma kamienia na kamieniu, to jest symbol takiej dezintegracji człowieka. Człowiekowi się wydaje, że kim jest, taki przyozdobiony jak ta świątynia, to
Bóg chce takiej dezintegracji, takiego, żeby zwalić, jakby człowiek doszedł do wniosku, że sam z siebie nic nie może. O tym mówi święty Paweł, o tym mówi Jezus, że błogosławiony jest taki człowiek, który doświadczył takiej niemocy albo takiej jakiejś przegranej życiowej, bo wtedy ta może się odbudowywać na nowo, jako nowy człowiek, ale już zbudowany przez Boga. Jeden polski psycholog, chyba przed wojną to było, powiedział, że jest twórcą takiego hasła psychologicznego, dezintegracja pozytywna. Człowiek musi się w pewnym momencie przeżyć jakiś kryzys życiowy, żeby z tego wyjść o wiele mocniejszy, bo właściwie dopiero naprawdę zacząć żyć. I to jest błogosławione. Takie może być też wyjaśnienie właśnie tej przyozdobionej świątyni z tej Ewangelii.